Witam Was serdecznie, z tej strony Gaios, a jest to kolejna prezentacja moda o nazwie Ray Minimap do Minecrafta 1.2.3. Tak, teraz pokażę Wam podstawowe. To jest taka mapka, która pomaga Wam dojść do domu oraz przedstawię Wam po prostu Wasze koordynaty i przestrzeń dookoła. Tak, teraz powiem Wam podstawowe opcje tej mapy. Klikając M macie menu. Tutaj wyłączacie mapkę, typ mapy, znaczy co ma pokazywać, biomy, chyba jakieś bagna, tutaj wszystko macie. To jest Wam najbardziej potrzebne, surface. Tutaj, że ma pokazywać Wasz punkt śmierci, czyli no zginięcie. Gdzie zginiecie, tam będzie pokazany punkt. No i minimap options, tutaj takie podstawowe, malutkie, tam tutaj nic nie zmieniacie, tylko tutaj możecie zmienić wygląd mapy, na przykład okrągły lub kwadratowy, tekstura mapy, taka jest interesująca, oraz to, tylko że taka pokazuje mniej Wam miejsca. Tutaj macie pozycję mapy, tutaj macie skalę mapy, tutaj macie przeźroczystość mapy. To są takie podstawowe opcje, które będą Wam najbardziej potrzebne. Następną rzeczą jest po kliknięciu klawisza C, waypointy, czyli po prostu klikacie C i nazywacie swój punkt. Na przykład zaznaczam drzewko, prawda? Tutaj macie koordynaty wszystkie i tutaj ustawiacie Wasz kolor, jaki chcecie tam. No załóżmy, ustawimy sobie różowy. I OK, oddalacie się. I tutaj macie punkt ustawiony drzewo. Oczywiście wszystko pisze tutaj, ile metrów jesteście oddaleni. Oraz macie ten punkt na mapie też pokazany. Tak, następną rzeczą jest po kliknięciu klawisza X. Powiększa Wam się Wasza mapa. I też macie koordynaty wszystkie zapisane. Po kliknięciu klawisza Z, mapa Wam się powiększa, skala mapy, a tutaj macie taką dużą. Tak, i też myślę, że wszystkie Wam już pokazałem opcje, dlatego zapraszam Was do oglądania poradnika instruktaża instalacyjnego do tego moda. Ok, pobieracie plik, do którego link podany jest w opisie, klikacie na jego prawym przyciskiem myszy, wypakuj do Ray Minimap. Wchodzicie w Start, Windows XP będzie miał po prawej stronie Uruchom, a Windows 7 i Vista mają Wyszukaj programy i pliki. Klikacie tu, wpisujecie procent, app, data, procent, klikacie Roaming, wchodzicie w .minecraft, bin, Minecraft, niektórzy będą mieli to w rozszerzeniu jar, dlatego klikacie prawym przyciskiem myszy, otwórz za pomocą archiwizer WinRAR. Tak, usuwacie koniecznie folder meta.inf, ponieważ będą Wam się pojawiały black screeny, jeżeli jego nie usuniecie. To sobie przesuwacie, wchodzicie w Ray Minimap, też sobie przesuwacie, żeby równiutko było tutaj, jak chcecie oczywiście. W Ray Minimap klikacie Ctrl A, kombinacja taka, i przesuwacie wszystko do Minecrafta jar. Ok, zainstalowałaś moda. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli Ci się spodobało, to oceniaj. Rób tam, co chcesz. I żegnam się już z Wami. Cześć.